redaktorzy, którzy pracowali w ówczesnych gazetach, w ówczesnych redakcjach, czy to było takie proste, co można było przekazać, jak to wyglądało, bo przecież działała cenzura. Młodzi dzisiaj nie pamiętają, no ale my, uczestnicy tamtych wydarzeń, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Tak się składa, że udało mi się namówić do tego całego przedsięwzięcia pana redaktora Mariana Bukowskiego, który, jak nie spojrzeć, no, był w tym epicentrum tych wszystkich wydarzeń, a także przecież przygotował tą ekspozycję, którą możemy podziwiać na ostatnim piętrze tego obiektu. Udało się też zaprosić pana profesora Bogusława Nierenberga, który także przecież był redaktorem w tamtym okresie czasu, więc dialog tych dwóch panów ma uzasadnienie. Ale no przecież nasza uczelnia posiada także tęgie głowy, a tak się złożyło, że są to ludzie, którzy wtedy byli nastolatkami, którzy no, już wiedzieli, co to jest Solidarność, co to są za wydarzenia. Życie ich tak się ułożyło i potoczyło, że dzisiaj są pracownikami naukowymi i zajmują się tą historią współczesną. I dobrze by było, żeby właśnie ta debata, to była taka rozmowa czterech panów bez łódki,